Siemano, siemano, witam, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj, widzowie, podjąłem pewną decyzję. Podjąłem pewną decyzję, która po prostu narodziła się w mojej głowie i też narodziła się na dzięki w sumie wam. Zaraz oczywiście wam o tym powiem, ale zanim to, to koniecznie zawsze łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Filmy tutaj są codziennie o godzinie 19:19, więc serdecznie was zachęcam do tej subskrypcji, żeby być na bieżąco. Tak samo zapraszam do subskrypcji na kanale vlogowym, no i na kanale Shilson Plus, na którego za niedługo powinienem wrócić. Mam już gotowe kilka filmów, robię sobie lekki zapas i za niedługo mam nadzieję, że tam również zaczniemy nagrywać. No ale co? Skupmy się na tym, co chcę dzisiaj wam powiedzieć, bo to jest w sumie najważniejsze. Popatrzmy sobie tutaj, co my tu mamy pod tymi schodami. Jak widzicie, jest dusza Lucyfera schowana w tym miejscu i mamy również książkę, w której zostało nam kazane, prawda, dokończyć tego całego dzieła i, że tak powiem, wrzucić tą duszę tam do tej dziury, tej, co jest na środku Palionowa. I teraz słuchajcie, postanowiłem, że to zrobię. Postanowiłem, że na nowo skrzeszę Lucyfera, z tym, że mam pewien plan, o którym nie chcę jeszcze mówić, ale jest plan, słuchajcie widzowie, plan, który wy mi podsunęliście w komentarzach i który mam nadzieję, że może się udać. Jest to bardzo podstępny plan i wierzę całym sercem w to, że to się naprawdę uda. Mam taką nadzieję. Ale żeby to się wszystko udało, muszę dzisiaj odpowiednie ruchy, że tak powiem, zrobić. Odpowiednio się trzeba do tego wszystkiego przygotować, ponieważ tak, słuchajcie, ja sobie wyjdę stąd i przejdę się po prostu tam do tej dziury, tam... O, tam jest jakieś zgromadzenie. Co to się... Co jest? Widzieliście, jak Dave wygląda? Tam leci na górze bzyku. Tam jest Steve. O kurczę, dobra, czekajcie tutaj. Dobra, wiecie co, ma lepszy pomysł. Mam, cofnę się. Wezmę sobie podkę na niewidzialność jakąś, bo nie chciałbym, żeby oni mnie zauważyli. Więc weźmy sobie, tu jest, no nie, tu nie jest na niewidzialność. Teraz ja mam jakąś na niewidzialność podkę, proszę. Proszę, żebym ja miał jakąś na niewidzialność. Nie, no nie wierzę w to. Całkiem możliwe, że w ogóle nie mam takiej podki. Ajajajajajajaj, czekajcie, tu sprawdzałem, nie? Sprawdzałem. Tu nie mam żadnej na niewidzialność. Dobra, ale jesteśmy w stanie sobie chyba zrobić szybko. Dobra, jesteśmy w... Dobra, zrobimy. Lecę do laboratorium, tam na pewno zrobimy sobie taką podkę. Już lecę z buta, nie chce mi się nawet tą kolejką jechać. Szybciej jest z buta lecieć. Jejku, jak ja dawno nie byłem w tym laboratorium. Ja tutaj chyba ostatni raz byłem na tym innym wymiarze, a tam wcale tak fajnie nie było. Czemu ten wózek jest tutaj zepsuty? Co się stało? Nie wiem, dobra, nieważne, idźmy szybko zrobić sobie tą podkę. Z tego co pamiętam, trzeba było trzeba było marchewkę i trzeba było oko? Nie, brodawka, trzeba było brodawkę. Dobra, zróbmy na razie to, co myślę, że wiem. Najpierw była brodawka, później było chyba to i na końcu trzeba było to jeszcze wzmocnić sobie redstone'em. Tak mi się kojarzy, tak coś chyba to było. Już jak tak nie jest, to nie wiem. Dobra, czy gdzieś oni są, gdzie oni się tam, że tak powiem, kryją. Ja muszę, że tak powiem, wypić sobie tą podkę, żeby mnie nie zauważyli, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że w ogóle skrzesiłem tego Lucyfera. O, tam są. Tam widziałem, tam jest, tam na górze są. Bo ja mam plan i po prostu ja wiem, że on się uda. Dobra, tu i teraz tak. Co nam to zrobi? Albo to trzeba było może... Jeszcze to? Ja już nie pamiętam. Nie, najgorzej wiem, że trzeba było na pewno zrobić z tym, z Golden Carrotem, ale kurczę... Dobra, będziemy próbować najwyżej. Czy ja mam tu jakieś zapasowe jeszcze te? Mam, dobra, mam, to zrobimy sobie jak najwięcej ich. To wiecie co, ja już na pewno wezmę 3 i już rzucam je tutaj, albo gdzie jest zasilanie, tutaj, tu rzucam 3 i na pewno już możemy tutaj rzucić brodawkę, bo to na pewno było potrzebne, jestem pewien. Dobra, mamy Night Vision i teraz... No to chyba robiło, że jest niewidzialność, tak mi się wydaje, ale pewności nie mam, to jest najgorsze. To jest najgorsze, ale Night Vision wiem, że trzeba było zrobić, żeby zrobić niewidzialność, że to jest taki po kolei trzeba zrobić. Co tam jest w ogóle, jakaś dziura w ręce od Dave'a? Dobra, gdzie oni są? Ja muszę ich zlokalizować tak, żeby oni mnie nie zauważyli. Muszę się dostać tam, do tego portalu, znaczy portalu, nie wiem, to nie jest portal w sumie na razie, ale wygląda jak ten portal w sumie, co jest w tamtym tym. Dobra, invisibility, dobra, jest, świetnie. Dobrze, to przekminiłem, dobra, więc możemy, że tak powiem, zrobić tutaj jeszcze jedną w takim razie, skoro, że tak powiem, dobrze to zrobiliśmy, skorzystajmy z tego. Dobra, tu, myk, dobra, zróbmy karota teraz, dobra. To nam się tutaj zaraz zrobi, będziemy mieli 8 minut, to jest najważniejsze. No i reszta się tutaj, że tak powiem, potem zrobi sama. Dobra, biorę te 3 poty. Dobra, później to zrobię, tam już jest prawie to zrobione. Pijemy potę jedną, ściągam wszystko, co mam z siebie. Dobra, czyli tylko elytrę i lecimy, Muszę się tam dostać teraz na środek. Musimy, że tak powiem, przejrzeć całe to miejsce i się dowiedzieć, co tam się kryje na dole tak naprawdę. Nie wiem w sumie,
Nie wiem w sumie, co to zrobi, ponieważ ja w innym wymiarze potrzebowaliśmy owcy z białymi oczami. Tutaj owc z białymi oczami nie ma, to one są tylko w tamtym innym wymiarze. Więc jeżeli ich tutaj nie ma, no to prawdopodobnie tutaj nie powinien, jakby nie dałoby się tego zrobić. Ale ten Herobrine kazał mi wrzucić po prostu tą podkę z tą duszą do tej dziury. I no po prostu to chyba będziemy musieli zrobić. Ja nie wiem, gdzie oni są. Totalnie ich jakby zgubiłem. Ale najważniejsze, że jestem na niewidzialności, więc oni mnie też nie widzą. Dobra, i teraz tak. Tutaj jest taka mega głęboka dziura. Ja w ogóle nie widzę dołu, ale też bym tam niespecjalnie chciał schodzić, żeby to sprawdzać. Jedyne co to sprawdzić, co się stanie, jak tam wrzucimy ziemniaka. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. To w sumie dobrze, dobra, zjedzmy sobie szybko ziemniaka. Nie wiem, gdzie jest reszta. Ja bym ich chętnie zlokalizował, tak żeby mi tutaj, że tak powiem, nie wkroczyli nagle w jakimś, wiecie, jak ja tutaj coś będę robił. Więc fajnie, jakby ich tutaj w ogóle nie było. Gdzie oni są? Gdzie ja spadłem? Co to jest? Co tu się dzieje? Jak ja mam stąd wyjść? No, jeszcze raz wyjdźmy, żeby nic nie musiał rozkopywać. Ej, zgubiłem ich totalnie. Oni gdzieś byli tutaj na tym palionowie. I ich aktualnie nie ma. Co niedobrze świadczy tutaj w tym momencie. Może poszli tam? Kurczę, gdzie oni są? Są wszyscy na serwerze. Dobra, przeleciał obok mnie właśnie ktoś. Bzyku przeleciał obok mnie. Przeleciał obok mnie bzyku, czyli musimy, że tak powiem, się jakoś skitrać i zobaczyć, co oni kombinują, tak żeby tutaj mi nie przeszkodzili w tym, co ja chcę zrobić. Ale bzyku leci sam gdzieś. Czekajcie, poszedł do Dave'a. Nie wiem, wyszedł od Dave'a. Gdzie jest reszta? Przecież oni byli w trójkę. I teraz się jakoś rozdzielili. O, jest Steve. Dobra, jeszcze Dave. Ale gdzie jest Dave? To nie mam pojęcia, dobra, ej, oni się rozdzielają. Jeden poleciał tam, drugi poleciał tam, oni czegoś szukają. O nie, a jeżeli oni mnie szukają, oni nie, dobra, musimy się... Dobra, jest Dave tam, czekajcie, co on kombinuje? On jest po prostu u siebie na chacie, czy on coś, co on coś tu robi? Oni chyba go szukają, ale nie jestem pewien. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy, co on kombinuje. Idzie tu bzyku. Nie, zatrzymał się tam. Dave się tutaj skitrał i nie wiadomo, co... Co się dzieje i nie wiadomo, dlaczego tak jest skitrany. Bardzo dziwne, ale dobra. Dobra, wiecie co, ja to olewam. Ja po prostu przejdę do tego, co chcę zrobić. Po prostu tak mi się wydaje, bo nie ma sensu, że tak powiem, ich śledzić. Mam nadzieję, że mi nie przeszkodzą. Tam, dobra, Dave wyszedł w tym momencie, okej. Dobra, czyli robi nam się, że tak powiem, luka, możemy działać. Jest świetnie. Dobra, widzowie, jestem na serwerze aktualnie sam. Wszyscy totalnie wyszli, więc to jest idealny moment na to, żeby to zrobić. Więc słuchajcie, ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne. Chcę wskrzesić Lucyfera, to jest niebezpieczne. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale widzowie, mam plan, musicie mi zaufać. Jutro ten plan zobaczycie, ponieważ dzisiaj ja po prostu muszę to zrobić, a jutro od razu to załatwię. Mam plan na to idealny, więc musi się to udać. Dobra, biorę to, stąd mamy książkę, mamy to, więc zamurujmy teraz to wszystko, schowajmy, przeczytajmy sobie książkę jeszcze raz. Myślisz, że mnie wykiwasz, to twoje zadanie, które miałeś do zrealizowania, więc wykonaj, co masz zrobić. W centrum wioski jest wielka dziura, wrzuć duszę do środka, reszta zajmę się ja, skoro jesteś nieudacznikiem i nie umiesz sobie z tym poradzić. Taką informację dostaliśmy od Herobrine'a, mi się mylą te dwie osoby, to jest tragedia. Od Herobrine'a dostaliśmy, więc spoko, zrobimy to, tak jak powiedział, tak zrobimy. Jestem, myślę, że na to gotowy, mam po prostu cudowny plan, on musi się udać, ponieważ sprawdziłem sobie wszystko i no, pewna rzecz nie została sprecyzowana ze strony Herobrine'a i wydaje mi się, że mam na niego haka idealnego. Więc słuchajcie, widzowie, to naprawdę to, co będzie się jutro działo, zobaczycie, wykiwam Herobrine'a po całej linii, będzie tak, jak powiem, i kurczę, wygramy to, widzowie, dobra. Jestem przy tej dziurze w tym momencie i kurczę, mimo wszystko się boję, nie? Bo skoro mam to tam wrzucić, nie ma nikogo na serwerze, nikt nie ma, że tak powiem, na mnie tutaj, że tak powiem, kontroli. Ale jak ja to tam wrzucę, to ja czuję, że staną się złe rzeczy, nie? Ale dobra, kurczę, nie ma co rozkminiać nad tym chyba. Dobra, widzowie, wielka chwila, prawda, tutaj ten zjęcie ziemniaka, żeby być już przygotowanym. Mamy duszę Lucyfera, wrzucam ją do środka i uciekam w tamtą stronę, dobra? Tam uciekam, żeby po prostu, żeby się zobaczymy, co się wydarzy i nie wiem, żeby nie był blisko, bo nie wiem, co się tu wydarzy. A jak się ten portal odpali? O kurczę, tego nie przemyślałem. Ale dobra, trudno, nie może za dużo myśleć. Dobra, słuchajcie, widzowie. 3, 2, 1, 0. Pum, wrzucam to na dół. Dobra, wrzuciłem. Oddalamy się. Co się wydarzy? Nic się nie dzieje. To tak długo tam spada na dół? O nie, Lucyfer, join the game. O nie. Dobra, gdzie on jest?
Halo? Halo, Lucyfer? O nie, 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 burza, burza, burza! O nie, słyszę go! W końcu znowu się widzimy. O nie, 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 gdzie on jest? Bardzo dziękuję za ten jakże szlachetny gest. Teraz wszystko będzie lepsze. Nie, 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 dobra, jak ja to zwaliłem, ja nie powinienem go, no, nie wskrzesiłem go. Dobra, mam nadzieję, że ten plan się uda, jak się nie uda, to mamy przekichane.